Siemanko, następny odcinek. Biegniemy do Barona. Tak się zastanawiałem, bo teraz mogę zrobić na przykład... Znaczy mam dużo pobocznych misji też, ale z tych głównych mogę zrobić Wiedźmy. Ale nie chcę tutaj... Znaczy to nie jest spoiler, bo i tak się dowiemy to, tego od Barona. Po prostu ja nie będę się odzywał oczywiście, jak oni tutaj gadają we wstawkach. I sami zajrzycie, bo... Wiedźmy są powiązane z Baronem i nie chciałbym właśnie tutaj tego na początku zdradzić. W sumie domyślilibyście się od razu, nie? Ale dobra, nie będę już dalej pieprzył głupot. Idziemy do... Jedź, podka! Idziemy do Barona. Chyba ja go teraz spotkam, bo ja już nie pamiętam, czy tak od razu go spotkam, czy nie będę musiał czegoś zrobić. Pierdolcie się. Nie chcę się z wami walczyć na razie. Tutaj za walkę i tak nie dostajemy zbyt dużo doświadczenia. Jedyne co za walkę to jest po prostu ilu ubiliśmy. To w tych leaderboardsach się pokazuje. Ja mam chyba 2600 przeciwników ubitych. Tak, pamiętam, będę musiał się dostać do Barona. Dobra. Ale że tak się spytam, gdzie są ci strażnicy, którzy tutaj stali cały czas? Have no idea. Wiem, że tutaj powinni być tacy strażnicy. Ja pierdolę, jak ja dawno temu tutaj byłem. Póki jeszcze ten, bo nie wiem, czy tu nie będą jakieś walki, póki jeszcze jest spokojnie, to ja się może prześpię, zregeneruję sobie buteleczki i energię. Teraz wiem, że z tym chłopem będę musiał pogadać. Tak, zamknięty. O, what the fuck, what the fuck. A bo ja z Baronem jestem ten. Pokłócony jak na razie. Kurwa. Kamera niech się ustawi. Próbuję mu zrobić. O, takie coś. Nigo. Jak dobrze tutaj... Tak, wkurwiłem się, ty mnie też. Jak dobrze wycelujemy, jak on uderza, to wtedy wciskamy LT i on zrobi taką kontrę fajną. Tak, tak i tak. Nie, kurwa, już myślałem, że go zajebał. Dobra, przygotuj się na kontrę, już mam... Miecz. Miecz uszkodzony. nie pamiętam, gdzie jest ten. A wezmę to ja i tak mam jeszcze w plecaku mam miejsce chyba, tak mi się wydaje. Sprawdźmy, czy ja w ogóle mam narzędzia do naprawiania. Ten miecz jest lepszy niż ten, co ja noszę. Zakładamy. I dobra. To jest gorsze. Buty tragarza, to ja mam takie buty chyba teraz założone. I te spodnie, gdzie jak to się porównywało? Dobra, nieważne, nieważne, mam takie, to niech będzie takie. I teraz... Odejdź! Proszę idź stąd! Teraz się prześpimy też. Będę... Często właśnie ten, na początku gry dosyć często będę regenerował te wszystkie buteleczki. Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Wiem nawet, który. Jak się był ten... Aha, zostało tylko jedno ciało. Bo z jednego już chyba zabrałem to, co miałem zabrać. Jeden złota.
Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Śmierć samą. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Będzie chciał kasę ode mnie chyba. Ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Ja chyba nawet pamiętam, gdzie to jest. Ale zapłacę. Nie chcę mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest? Dokładnie. Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. No ja to pamiętałem. Ciekawi mnie, czy gdybym z nim teraz nie zagadał i nie stracił 15 orenów, czy jakbym poszedł tam, czy bym to znalazł. Na pewno bym znalazł. Tylko nie wiem, czy fabularnie by to było zamknięte albo coś w tym stylu. Ale już się nie przekonam tego. Kurwa, jak to pięknie wygląda. Ci strażnicy dopiero będą chyba tutaj stali w momencie, jak ja już z baronem będę pertraktował, będę przyjacielem, będę więźniem, będę cokolwiek, jak to się zaraz przekonamy. Dobra. Znajdźmy kapliczkę w prawo mi to mówił. Jak pierwszy raz grałem chyba to właśnie kapliczki nie znalazłem, znaczy przeszedłem obok tej kapliczki. To nie jest kapliczka przypadkiem? Nie. Bo tutaj chyba w zadaniach jest coś takiego. Tu. Spada miejsce, gdzie znaleziono ciało chłopca. Ja to nie pamiętam. Wiem, że coś miałem z kapliczką niewykonane. Strasznie słaby mój znaczek, ale zmieńmy sobie na ten. Tarcza ochronna jest zajebista na późniejsze bossy, to zobaczycie. Ale ja na razie z igni chodzę. Co to za kwiatek? Przyda się pewnie później. Dobra. Znajdźmy tą kapliczkę, ona jest tutaj gdzieś. Jest, już ją widzę. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. Jest wejście. Będę musiał zalurkować. Dobra, najbardziej spierdolone od tej gry, czyli pływanie. I teraz by mi się właśnie przydał kot, którego jeszcze nie posiadam. Ale na szczęście to jest dość krótki tunel. Ciemno jak w pizdzie. Tutaj będzie coś.
co mi zostawiłaś. Esencja wody, jad i ząb babelon. I dobra, i teraz ja tędy przyszedłem. Czyli muszę chyba zanurkować. Ja już nie pamiętam. Przedostanę się tutaj. Chula. Widać na żywca, że mógłby przepłynąć. Ale nie, bo po co? Wiem, że powinienem gdzieś mieć w plecaku pochodnie. Tylko teraz tu. Dobra, odpal tą pochodnie, bo troszeczkę tu kurwa ciemno. O, skrzynka. Z króliczą skórą, nikogo. Dobrze idę. No zobaczcie, jakie szczegóły tam takie wspina. To pochodnia mu gaśnie. O, to jest do naprawiania. To jest do naprawiania, to mi się strasznie przydaje. Światło. Muszę być blisko. Dobra, chowaj pochodnie i idziemy do barona. Tu się zaczyna z tym pojebem. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. To jest alkoholik pierdolony, non-stop ujebany on jest. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Przydać? Do czego? O proszę, dobra postawa. Widzę, że możemy się dogadać. Tędy, zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Miałem tutaj, pamiętam, grać z Kurwiela. Teraz mi się właśnie przypomniało i tak będę robił teraz. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. Lubię tego barona. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stengel. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Po co mi to mówisz? To ma być groźba?
Ech, jednak nie jesteś taki bystry, jak mi się wydawało. Nie, to nie groźba. Widzę, że muszę mówić wprost. Wiem, kogo szukasz. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bajek. Ja zapomniałem wam pokazać, bo tutaj w tej twierdzy barona są porozwieszane plakaty. Teraz się pewnie tego dowiemy od barona za chwilę, ale mogłem wam... On powiedział przed chwilą, że zaginęła żona, córka i na tych plakatach jest właśnie, że jest nagroda, bo zaginęła baronowi, zaginęła żona i zaginęła mu córka. Ale co się z nimi stało? Mówiła, jak zaginęły? Zanim doszła do wioski, napadły na nią to jakieś zaraz. Leśne monstra. Jest Ciri. Ależ to jest sucz, ja pierdolę. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Nie ma sensu nic zbierać, bo to jest tak retrospekcja. To się wydarzyło i nie wiem, czy jak to zbieram, to mi wchodzi do... Ja tym się wyłączyło, bo nie pamiętam. Ja i energia sama wraca, muszę po prostu uciekać. Ona potem będzie miała zajebisty atak. Ona jest dla mnie mocniejszą motherfuckerką niż Geralt. Pod koniec gry, co ona będzie wyprawiała to przegięcie. Nie, będę musiał tutaj coś zebrać. Tak, ale to fabularnie. Możesz zejść! Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Też. Też się zgubiłam. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Jaka opierdolona kwina na spodniach. To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? Tata to skurwiel. No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. Troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Tata ją wysłał, żeby ją król wilków opierdolił na kolację. Wilki! Schowaj się. Jeszcze nie mam tego zajebistego ataku, Ciri.
Wiem, że tu będę musiał coś zbierać. Za chwilę to ja sobie pozbieram teraz. Interakcja. Uch, ale zmasakrowane. Co je zabiło, miało wielkie szpony. Czyżby król wilków? Zobacz, coś tam leży. Chyba tatko. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. On go rozpierdolił. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nie umarło. Zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. To nie jest chyba tatko. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Właśnie, to będę musiał zbierać na olej. Taki z rzepaku? Nie. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, to jadu. Blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Dobra. I teraz mam już dwa tojady. Wiem, że to wszystko jest do znalezienia gdzieś tutaj. Nie to, chyba. Nie, to nic mi nie doszło. Dobra, jeszcze te liście blekotu. Tu zacząłem chyba na poziom. Dobra, i teraz podążaj za mną gościa. Tylko czy ja przypadkiem nie musiałem tego samemu zrobić? Czy ona już automatycznie? Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Fabularnie to zrobi. Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Dobra, idziemy zapolować na króla wilków.
Ateku. No i dobra. Już ich nie ma, możesz wyjść. Ale nie podzielasz. Król wilków będzie zły. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Ale jej tatko nakłama. Chciał się pozbyć jednej murtki do karmienia i wysłał dzieciaka na ten, na bycie kolacją, pewną kolacją dla wilkołaka, który zamieszkuje tutaj te bagienka. I to mi się podoba, że CD Projekt się nie pierdoli. I też są misje z dziećmi. Bo ja nie pamiętam, czy w Falloutie, czy w jakimkolwiek RPG-u, czy mamy... Czy mieliśmy dzieci, no to centralnie nie pamiętam. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. I do tego jeszcze takie misje, w których dzieci giną i to sprawy. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Dziwko. To było szybkie. Myślałem, że więcej z nim będę tutaj. Aleś mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przyjmuję. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharata. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Pan krwawy baron. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. I tak oto Ciri spotkała się z krwawym baronem. Ale z loadingami to przesadzają. No i kogoś się tu przyprowadzili. Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę! Ale... Ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przeposzczuję! Tak jak mówiłem, baron właśnie... Córkę zgubił i żonę i poszukuje, jest nagroda za to. No, no i wieśniak się ten pomylił. Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Thank you.
Czyli baron wcale nie jest taki skurwiel, jak go opisują na wioskach. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. A mnie się wydaje, że na tę samą. Gadaj. Nie tak ostro, Wiedźminie. Pamiętaj, że masz wobec mnie dług. Zarżnąłeś kilku porządnych chłopów. Przecież chcemy dojść do porozumienia, prawda? Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj, proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. A co jeśli odmówię, bo po prostu nie chcę ci pomóc? Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę, kurwa, bardzo. Ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Lubię tego barona. Dobra, mam spierdolone teksty. Że szukasz własnej córki. I dasz radę. Kiedy ostatni raz ich widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, czarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu chuj spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Velen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał. Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki, wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Dobra. I w tym momencie ja sobie zapiszę. I zakończymy tutaj. Jest już 34 minutki, czy coś w tym stylu. Zapiszę grę. I zaczniemy tą sprawę, zaginięcia córki i żony barona w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Narka.